Nieraz jednym z poleceń, które musimy wykonać w ramach wszechstronnej analizy struktury, jest wykonanie tak zwanego wykresu ramkowego, inaczej pudełkowego. Niektórzy mówią, że to jest wykres z wąsami, czy skrzynka z wąsami. Różnie jest to nazywane w zależności od wykładowcy, ćwiczeniowcy, czy też w ogóle uczelni. Tu generalnie jest opis, jak definiowany jest ten wykres, ale generalnie możecie go poznać po charakterystycznych takich elementach jak 5 liczb, które zawsze występują na tym wykresie. Jest to zawsze wartość najniższa, wartość najwyższa, czyli inaczej mówiąc zakres tych danych, ile wynosi kwartyl pierwszy, ile kwartyl trzeci i środkowa wartość jako mediana. Tutaj musimy pamiętać o tym, że na zewnątrz mamy te dwie wartości, najniższą i najwyższą, a w środku między tymi dwoma kwartylami mamy sytuację, jaka się rozgrywa między medianą i dodatkowo średnią arytmetyczną. To są tak zwane te miary położenia i my musimy spojrzeć, jak one się między sobą względem siebie zachowują, jakie powiedzmy mają odległości i proporcje. Po pierwsze chodzi o to, że musimy się odnieść do wartości najniższej i najwyższej. To będą, tak jak mówiłam, nasze wartości, te graniczne, wskazujące na zakres danych. Po pierwsze z takiego wykresu będziemy mogli odczytać, jak wygląda mediana, kwartyl pierwszy i trzeci w całym zakresie zmienności naszego analizowanego zjawiska. I też możemy zobaczyć położenie ewentualnie liczb, które odstają od tej tendencji centralnej. Możemy też ewentualnie określić, czy występują dodatkowo wartości nietypowe, czy też jakieś ekstremalnie odstające, czyli przekraczające znacząco ten zakres między dwoma kwartelami. Ten wykresik, ta grafika najlepiej chyba Wam wszystko omówi. Skupcie się na przeczytaniu wszystkich elementów. Najlepiej zatrzymajcie sobie ten film, bo w zależności przepraszam, od programu obliczeniowego, w którym generujecie taki wykres, można oczywiście go narysować, wiadomo, ręcznie, można zastosować taki zapis, że gwiazdką tutaj oznaczymy sobie wartość najwyższą, a na dole wartość najniższą. Kółeczkami możemy oznaczyć wartości nietypowe, czyli takie, które w tym momencie możemy nazwać odstającymi, takimi, które powiedzmy, które się mieszczą jeszcze w granicach, które się już nie mieszczą w granicach, kiedy my mówimy, że to są wartości dość typowe. Dalej, tutaj mamy ten tak zwany wąs górny, tu jest wąs dolny i tu mamy tak zwany ten element skrzynki, bo tak jak mówiłam, jest to wykres inaczej skrzynkowy, pudełkowy. I to pudełko tworzy element składający się z trzech kwartyli. Kwartyl pierwszy, kwartyl trzeci, a po środku jest mediana. Cała ta różnica między kwartylem pierwszym a kwartylem trzecim nazywamy to przestrzeń rozstępem międzykwartylowym i w tym rozstępie gdzieś dokładnie po środku mieści się u nas mediana. Oczywiście po środku co do nie wartości, tylko powiedzmy części zbiorowości. I teraz tak, długość tego rozstępu kwartylowego, mówimy, że to jest różnica między tymi krawędziami skrzynki, na której je wyznaczają kwartyl pierwszy i kwartyl trzeci. To oczywiście jest na ten temat i teoria, a mi zależało na tym, żeby Wam pokazać, że na podstawie tego wykresu skrzynkowego możemy również określić, jaki mamy rodzaj asymetrii lub ewentualnie czy występuje w ogóle symetria. Bo pamiętając o tym, że symetria jest to sytuacja modelowa, w której zarówno średnia, mediana i dominanta są sobie równe i wykres rozkładu naszej jakiejś zbiorowości, gdzie tu są wartości, a tu na osi Y naniesione są liczebności,
Tutaj ten rozkład jest dokładnie symetryczny, czyli lewa strona jest taka sama jak prawa strona. Może zaś oczywiście sytuacja, gdzie te trzy miary tendencji centralnej nie są ze sobą równe. Wówczas, jeżeli najpierw wartości łagodnie rosną, żeby później gwałtownie opaść po osiągnięciu wartości najczęściej występującej, mówimy, że jest to rozkład asymetryczny lewostronnie. Może wyjść również odbicie lustrzane, czyli sytuacja, gdzie tutaj najpierw liczebności gwałtownie rosną dla pierwszych wartości x, a potem dla kolejnych wartości x te liczebności spadają. Wówczas mamy sytuację, że średnia z tych trzech miar tendencji centralnych jest najwyższa, mediana jako wypadająca na środku jest ciut niższa, a potem najniższą z tych trzech jest dominanta. No i właśnie o to chodzi, że na podstawie tego wykresu skrzynkowego możemy określić właśnie tą relację między medianą a średnią. Na takim schemacie średnia nie została określona, ale będziemy mogli ją określić w innym, powiedzmy w konkretnych, powiedzmy, programach obliczeniowych, gdzie ta średnia na wykresie skrzynkowym zostaje uwzględniona. Oczywiście tutaj jeszcze Wam pokazuję przypadki skrajne asymetrii. Asymetria prawostronna ma kształt właśnie krzywej wypukłej, czyli w kawałku funkcji wypukłej, ale tutaj malejącej, a jeżeli funkcja naszego rozkładu ma charakter rosnący i jest wypukła, mówimy, że jest to asymetria skrajna lewostronna. Niekoniecznie takie kształty muszą być zachowane, mogą być w tej formie. I teraz można powiedzieć tak, że na podstawie wykresu skrzynkowego można określić rodzaj asymetrii, jaki przypadek u nas może zachodzić. I w zależności od tego, jak wygląda relacja na przykład średniej do mediany na wykresie skrzynkowym, taki będzie rodzaj asymetrii. Jeżeli nam wychodzi, że średnia będzie niższa od mediany, to będziemy mogli powiedzieć, że ponad 50% z badanych jednostek posiada wartości cechy powyżej średniej arytmetycznej. I wbrew pozorom tego, że jest powyżej, my mówimy, że jest to asymetria lewostronna, czyli to jest ten przypadek, że asymetria jest lewostronna, czyli że mediana jest jednak wyższa od średniej. Czyli w tym momencie to byłby ten wykres, a jeżeli chodzi o wykres pudełkowy, na którym uwzględniona jest średnia arytmetyczna dodatkowo, bo na tym schemacie nie było to uwzględnione, widzimy, że wraz ze wzrostem kolejnych wartości x tutaj co się dzieje? Średnia jest powyżej, jest poniżej mediany. Jeżeli średnia jest poniżej mediany, czyli mamy ten przypadek, to mówimy o asymetrii lewostronnej i o tym, że ponad połowa zbiorowości ma wartości powyżej średniej arytmetycznej. Jak widać, ponad połowa tutaj ma wartości powyżej średniej. Jeżeli, powiedzmy, chcemy zbadać asymetrię prawostronną, to musimy wiedzieć, że w takim rozkładzie to średnia jest wartością wyższą od mediany, czyli powiemy, że ponad 50% z badanych jednostek posiada wartości cechy poniżej średniej arytmetycznej. A wówczas na naszym wykresie, wykresu pudełkowego na tej grafice, musi być zaznaczenie, że średnia arytmetyczna posiada wyższą wartość, patrząc od dołu do góry, niż mediana, czyli można powiedzieć, że zdecydowana większość jednostek posiada wartości poniżej średniej arytmetycznej. Jeżeli macie do tego filmu jakieś pytania, ja go oczywiście naturalnie w tym miejscu kończę, to zapraszam do komentowania, zadawania pytań, a gdy będę miała możliwość, na pewno się do tych uwag odniosę.